17 sierpnia 43 roku. W wolnych chwilach zajmujemy się skupowaniem jedzenia. Zostaliśmy wprowadzeni do pewnych farm, przedstawieni farmerkom i teraz jeździmy po towar. Wysłałam już pocztą do domu 2 kilo masła i 4 tuziny jajek. Patronka przechowa nam to w lodowni, aż do naszego powrotu. Ceny są tutaj takie, że wierzyć się nie chce, gdy się płaci. Mam wrażenie, że nie kupiłem, lecz ukradłem. Tuzin jajek 45 franków, kilo masła 120 franków. Mijają już 4 lata wojny, a tu wydaje się, że wojny nigdy nie było. Gdy wieczorem zajeżdżamy na farmę i rozmawiamy z farmerami, długa rozmowa przed ubiciem targu jest obowiązkiem. Inaczej powiedzą, że źle wychowany i nie dadzą. Mamy uczucie, że śnimy. Na brudnym podwórku przed domem, z zawsze taką samą gnojówką, prawie pod progiem, panuje cisza zmroku. Na tle ciemniejącego nieba, rozświetlonego u dołu resztkami słońca, co dawno już zapadło pod horyzont, rysują się ostro czarne drzewa i krzaki. Dopiero o tej porze zaczynają one żyć. Każde jest inne, każde nabiera kształtów jakiejś postaci. Są wśród nich wszystkie typy, a wiek ich można określić z sylwetki. Stare grusze, dzikie, zapuszczone i pochylone, rozczochrane jabłonie, krzaki i żywopłoty jak tłum, burzliwe, nieokiełznane, wrzaskliwe. A ileż tu charakterów, jadąc drogą lub czekając, aż farmerka wyniesie nam z jakiegoś schowku jajka lub masło, mówimy o drzewach jako ludziach. Trudno nie uśmiechnąć się na widok starej wierzby, klęczącej przy drodze, z udaną pokorą dewotki, pełnej uległej złośliwości. Są drzewa dobre, złośliwe, ironiczne, spokojne lub pełne wewnętrznego niepokoju. To wszystko widzi się dopiero z mroku. Tak lubimy te godziny, w których księżyc, przekradając słońcu coraz to więcej światła, powleka resztki dnia metalicznym roztworem. Z kurników dolatuje urywany trzepot skrzydeł, poprawiających się na grzędach kur. Czasem któraś zagdaka lub kwoknie przed zaśnięciem? Gdy patrzę na nie usadowione rzędami w ciasnym kurniku, przypomina mi to przedział kolejowy. Mają miny podróżnych. W takiej pozycji nie można chyba naprawdę spać. Z klatek królików dochodzą odgłosy milczących kłótni. Są to dysputy bez słów, a irytacja wyraża się nagłym tupaniem. Króliki są mistrzami pantomimy, a w ich milczącej wściekłości jest więcej wściekłości niż u jakiegokolwiek innego stworzenia. Skromność środków potęguje efekt. Wsłuchując się w te odgłosy twarde, siekane i brutalne, nie chce mi się uwierzyć, że są one dziełem tych zwierząt, u których wszystko jest miękkością. Kaczki lubią włóczyć się po nocy z lubością. Przyklejają łapy do błota i z cichym szeptem przechodzącym w kwilenie odlepiają je, by przylepić się w innym miejscu. Smakowicie siorbają dziobami w gęstej zupie gnojówki, rzucając od czasu do czasu głośne kwaknięcie. Brzmi to trochę ordynarnie. Farmerka wynosi czasem przed dom krzesła, siadamy i rozmawiamy. Twarze stają się w mroku jasnymi plamami i pozostają tylko słowa. Wypytują nas o wojnę, o Paryż. Słuchają nas, jak słucha się kogoś, kto przybył z odległych kontynentów. Lubią, gdy mówi
Cierpię o głodzie, o podgłodzie w miastach, o trudnościach i wstrętnej egzystencji w wielkich skupiskach ludzkich, o bombardowaniu. Zapalają się wtedy w ich oczach iskierki ironii i czuję, że uśmiech ten staje się skurczem setek zmarszczek, z których każda wyraża utajoną radość, tę Schadenfreude, pokrytą wyrazami współczucia. Ci z miast, zawsze dumni i butni, pogardliwie zarozumiali, patrzący z obrzydzeniem na ich brudne ręce i gnojówki przed domem, są dziś na ich łasce. Przyjeżdżają, poniżają się, skomlą i płacą każdą cenę. Schlebiają, przysyłają prezenty i proszą. Oni to widzą tutaj i uśmiechają się. Sprzedając, biorąc pieniądze, dają odczuć, że przede wszystkim obdarowują, że im się tak podoba. Niech tym z miast nie wydaje się, że pieniądz jest wszystkim. Nas lubią. Wyczuwają jakby instynktownie, że to, co ich otacza, co stało się tak obce i egzotyczne dla Francuza z miasta, dla nas jest zrozumiałe. Opowiadamy o Polsce, o biedzie po wsiach, o tej ciężkiej walce z kapryśnym klimatem u nas. U nich połowa odrabia się sama. A kiedy podziwiamy śliczne, stare meble, przechodzące z pokolenia na pokolenie, ciężkie kredensy, wielkie szafy z żelaznymi okuciami, czują oni, że zachwyt nasz nie jest udany. Nie jest pochlebstwem. Wracamy po ciemku, tarczy, ciche dynamo. Zamaskowane światło reflektora kładzie się przed nami na asfalcie. Gdzieś daleko śmieje się sowa, a na cichym granacie nieba nietoperze kreślą zawiłe linie. Dziewiętnastego sierpnia 43 roku. Pisałem gdzieś całe przedpołudnie listy. Nie lubię pisać listów, bo nigdy nie potrafię ich pisać w skrócie. Piszę zwykle o tym, o czym nie miałem sposobności porozmawiać z daną osobą. I przyszło mi przy tej robocie na myśl, jak bardzo podupadła dziś umiejętność pisania listów. Dziś właściwie już nie pisze się. Jest to albo telegrafowanie, albo telefonowanie po zniżonej cenie na papierze listowym. Kogo nie stać na depeszę lub na telefon, ten pisze list. Z współczesnego życia znikła korespondencja, a w ślad za nią lub może równocześnie sztuka rozmowy. Ludzie przestali być czuli na sposób i formę porozumiewania się, zarówno pismem, jak i słowem. Styl przemysłowo-handlowy zapanował w tych dziedzinach niepodzielnie. Szkoda. Szkoda przede wszystkim korespondencji tych wielu dobrych pisarzy i wielkich umysłów dzisiejszej epoki, która nie będzie istnieć w wielu wypadkach tylko dlatego, że ludzie ci mogli się porozumieć z innymi w inny sposób, a nie listownie. Brak będzie tych choćby krótkich bilecików, które tyle mówią, jak ten bilecik Balzaka. Mój drogi Posperze, zapomniał o R w pośpiechu, przyjdź dziś wieczorem do Lorążana, będą tam kdy dobrze ubrane Balzak. Przecież najwięcej warta z całego Flauberta jest jego korespondencja. Może właśnie dlatego, że przywiązywał do listów mniejszą wagę i nie torturował tu swojego stylu. Przedłużyłem sobie urlop o 2 dni i wyjedziemy dopiero 24. Część rzeczy wyślemy autobusem do Le Mans, a sami pojedziemy na rowerach. Są to chyba ostatnie wakacje wojenne. W przyszłym roku nie uda się już pewnie wyjechać. Wojna trwa już 4 lata, ale dla Francji jeszcze się nie zaczęła. Dla niej i w znacznej mierze dla innych krajów
Zacznie się ona dopiero po wojnie. Niemcy wytworzyli potworną w swych dalszych skutkach równowagę zupełnej nierównowagi. Gdy to pęknie, zapanuje nieopisany chaos. Francuzi śmieją się, gdy mówię im, aby oszczędzali na później. Gdy mówię fermerom, aby właśnie teraz inwestowali zawartość swych sienników w inwentarz i budynki, bo to, co kosztuje teraz 100 franków, będzie kosztowało po wojnie 500, patrzą na mnie podejrzliwie. Łapiemy te spokojne chwile i magazynujemy na zapas. W tym roku nie może się już stać dużo więcej. Mogą zająć Włochy. Niemcy cofną się jak zwykle. W Rosji zabawa będzie trwała. W lądowanie tymczasem nie wierzę. Drugi front trzeba odłożyć na dużo później. Tymczasem nocami przelatują nad nami chmury ciężkich bombowców, lecących na Niemcy lub na Włochy. Pół godziny, godzinę nieraz, słychać jednostajny ryk setek tysięcy koni. Głęboki i złowrogi. Lecą Halifaxy, Stirlingi, długie Lancastery. Zna się je z rozrzucanych przez nie fotografii i słucha się ich wycia ze wzruszeniem. Oczywiście tylko tu, gdzie słucha się go spokojnie. W Paryżu wzruszają nas, ale inaczej. Mijają dni, ciche i słoneczne. Pogoda prześliczna, sierpniowe upały. Pachną rozgrzane drzewa, kamienie i ziemia. Popołudnia są jakby przydymione, a krzaki przydrożnych jeżyn pokryte kurzem. Z dala dolatuje przytłumiony łoskot elektrycznych włoskarni. Maszyna cichnie, połykając puszyste snopki, zwalnia i męczy się, a wyrzuciwszy słomę, znowu łomota głośniej, swobodniej. W oddali rzuca przenikliwy świst mała, wąskotorowa lokomotywa. Dudni, syczy groźnie, chcąc koniecznie udawać dorosłą. Migają wśród drzew miniaturowe wagoniki, czerwone i zielone. Wiją się i okręcają jak pociąg na karuzeli. Odpocząwszy chwilę po obiedzie, wychodzimy do garażu po rowery. Mrużymy oślepione słońcem oczy, a nagłe przejście z chłodnego pokoju w rozpalony ogród wywołuje dreszcze. Są to chwile, w których chciałoby się nie chodzić, lecz pływać w powietrzu. Ręce i nogi stają się leniwe. Myśli plączą się. Czuję się jak mucha siedząca na starym lepie. Co odklei się w jednym miejscu, to przykleja się w drugim. Siadamy na rowery i jedziemy. Budzimy się naprawdę dopiero w cieniu drzew, nad wodą lub w odświeżającym chłodzie wielkich paproci. Szukamy grzybów i suszymy je na słońcu. Jemy wielkie jeżyny, rozgrzane i słodkie. Zapachy budzą wspomnienia i napełniają mgłą tęsknoty. Rozmawiamy. Będąc we dwoje i sami, najbardziej odczuwamy pełnię wszystkiego. Miłość i przyjaźń. Trzeba tylko rozumieć, zawsze starać się rozumieć. Miłość. Jak wszystko, tak i to wymaga pracy. Zwyczajnej, codziennej. Nawet miłości nie można puszczać bez steru na wiatr. Nic nie jest tak omylne, jak tak zwane nieomylne instynkty. Dwudziestego pierwszego sierpnia 1943 roku. Pojechałem dziś z tym tutejszym młodzieńcem do Saint-Suzanne. Jest to małe miasteczko, odległe od Jouet o 30 km i uznane, classé,
jako zabytek architektoniczny. Młodzieniec skończył Arémetier, ma 22 lata i tytuł inżyniera. Jedynak, typowy tutejszy fisa papa. W miarę pewny siebie, w miarę ograniczony, sporo dobrych chęci, pomimo storturowania umysłowego, jakiego dopuszczano się na nim bezkarnie przez 16 lat. Studiuję go jako okaz tego, do czego doprowadza system wykształcenia abstrakcyjnego, w którym człowiek jest równaniem algebraicznym, a cały świat i ludzkość królikiem doświadczalnym. Rozmowa z moim towarzyszem jest trudna. Wszystkie moje usiłowania rozszerzenia natrafiają na zmysł ścieśniania, żeby przeszło przez szyjkę do butelki, w której buduje się kapliczkę ideologiczną, system. Długa praca w pocie czoła, praca rozpoczęta w XVIII wieku, gdy taki Helwecjusz potrafił powiedzieć, iż z najskromniejszego pastucha alpejskiego można dobrowolnie zrobić Likurga lub Newtona. Praca kontynuowana przez cały XIX wiek wydała dzisiaj dopiero swe owoce. Właśnie z malarza pokojowego i kaprala mamy coś na kształt Likurga, a z niedoszłego popa gruzińskiego nowoczesnego Peryklesa, półboga. Pracowało się na to naprawdę wydajnie. Penleve, zostawszy ministrem, powie w jednej ze swoich mów, iż całą swą politykę opierał na ścisłości zasad geometrii. A cóż innego dzieje się dziś na świecie? Ten młody chłopak tak samo. Jak miliony innych w Niemczech, w Sowietach, w Stanach Zjednoczonych i w Azji, wierzy, że wszystko da się zrobić w myśl tej lub innej teorii, ideologii, systemu. Guglielmo Ferrero pisał po tamtej wojnie, że jeżeli cywilizacja starożytna upadła, to dlatego, że w pewnym momencie straciła ona nadzieję na ulepszenie państwa. Nasza cywilizacja narażona jest na ruinę z przyczyny wręcz przeciwnej. Wierzy ona za bardzo w możliwość wszystkich postępów, z postępem politycznym włącznie. Co oznacza postęp polityczny i wiara, ślepa wiara w jego możliwości, wiemy to dzisiaj. Rozwijając swoją myśl, Ferrero pisze dalej. W sumie czujemy się tak pewni w naszej mocy stworzenia doskonałego państwa, iż nie wahamy się poświęcić mu dóbr ocenianych jeszcze wczoraj jako wartości nie dające się obliczyć, na przykład wolność. Starożytni chcieli udoskonalić państwo, lecz wiedzieli oni, że są w stanie udoskonalić je jedynie w pewnych granicach. My straciliśmy poczucie tych granic. Rozumujemy na temat instytucji politycznych tak, jakby były one z wosku, jakby każda generacja mogła je kształtować według swojego pomysłu. Jakby można było im narzucić wszystkie zmiany i rezultaty, jakich wymaga nasza koncepcja dobra publicznego. Tak jakbyśmy mieli swobodę wyboru pomiędzy wszystkimi doktrynami politycznymi, jakie umysł ludzki zdolny jest stworzyć. I właśnie w tych milionach odchowanych młodych ludzi przestało istnieć poczucie granicy. W myśl tej innej teorii lub chwilowej półprawdy przekreśla się wszystko. Młodość bywa zawsze idealistyczna, buntownicza, symplistyczna w swoich rozumowaniach, apodyktyczna. Jest to zupełnie zrozumiałe. Ale gdy patrzę na dzisiejszą młodzież, zauważam rzecz zupełnie monstrualną, pełną równowagi zimnokrwistość. To nie jest idealizm burzliwy i gorący, idealizm błyszczących oczu, rozdętych nozdrzy i purpury policzków, gromów rzucanych na lewo i prawo, przyspieszonego pulsu. Jeszcze w nas, w moim pokoleniu, była przede wszystkim gorąca negacja, zdrowy anarchizm z jednoczesnym pragnieniem dobra i szlachetności, ciepłym i młodym. Dziś ten młody chłopak, a z nim milion innych, wiedzą w sposób przerażający, czego chcą. Rozumują na zimno i naukowo. Ludzkość, najbardziej zgłożone zagadnienia życia są w ich rękach muchą, której odrywa się skrzydła, nogi, głowę. Bo tego wymaga jakaś teoria, system lub ideologia. I oni wierzą. To jest może najpotworniejsze. Oni chcą wierzyć. Coraz częściej w zetknięciu z tą nową umysłowością mam wrażenie, jakbym patrzył na kunsztownie wypiłowaną laubzegą kapliczkę umieszczoną w butelce. Cały proces wychowania dzisiejszego w Niemczech, w Ameryce, a szczególnie w Sowietach, idzie po linii misternego piłowania rozumu i układania kapliczek w butelce. Ta wojna jest już wynikiem tego kierunku rozwoju umysłowego,
bo wszystkie ustroje powojenne, takie czy inne, były udoskonalaniem bez poczucia granicy. Komunizm doszedł w tym do zupełnej aberracji. Życie mści się okrutnie, tym okrutniej, czym bardziej ucieka się od niego w dziedzinę teorii, utopii, ślepej wiary w system. Gdy Francja w czasie rewolucji fabrykowała jedną konstytucję po drugiej, Yang uśmiechał się z politowaniem i pisał po drugiej stronie kanału La Manche. Jakąż nieostrożnością jest rzucać się w objęcia teorii, by stworzyć konstytucję. Dziś prawdopodobnie pożygałby się na widok tego, co dzieje się na świecie. Nie tylko konstytucje, całe systemy, ba, człowieka nowego chce się tworzyć, rzucając się w objęcia teorii. Jakich? Teorii interpretowanych przez kaprali i chamów gruzińskich, tatarskich, stepowych. Renesans? Renesans zaczął się od utraty wiary. Człowiek renesansu zaczął zastanawiać się, myśleć, krytykować, nie wierzyć. A my co? My nagrannie chcemy wierzyć, chcemy uczepić się jakiejś innej tratwy, odczepiwszy się od religii, tego opium dla ludu. I co? I wobec tego narkotyzujemy się ordynarnymi namiastkami. Komunizm jest dziś takim samym opium dla ludzi, jak kiedyś religia. Ma jednak tę wadę, iż jest doświadczalnie sprawdzalny. I na tym się potknie. Bo jeszcze ciągle wierzę, że człowiek nie jest zupełnym durniem, że pokolenia za pokoleniem bez końca nie uda się oszukiwać. Temu młodemu jadącemu przy mnie po cichej szosie miałbym ochotę powtarzać co 30 sekund. Przestań wierzyć, gówniarzu. A jeżeli chcesz koniecznie w coś wierzyć, to tylko w to, co doświadczalnie nie da się udowodnić. Naprawdę wierzyć można tylko w Boga, w raj, w piekło, bo tego nikt ci nigdy nie udowodni. Więc wierz i przynajmniej jest już dzisiaj gwarancja, że ta twoja wiara nikomu nic złego nie wyrządzi. Ale rozmowa z nim jest trudna. On dalej piłuje piłeczką, dalej potrafi tylko wkładać pęsetkami małe kawałeczki przez szyjkę do butelki i tam rozbudowywać swoją kapliczkę, żeby choć model okrętu, zegarek z wahadłem, Chambord w miniaturze. Nie, kapliczkę. Kapliczka w stylu całej wielkiej bzdury XIX wieku. Sainte-Suzanne. Śliczne. Stare miasteczko na wzgórzu, jeszcze częściowo obramowane murami średniowiecznych fortyfikacji. Pomiędzy murami małe domki, małe ogródki i ciasne uliczki. A żeby dostać się na mury, musieliśmy prosić o klucz od furtki jednego z ogródków. Są one czarujące. Schowane pod murami, pachnące zielenią i jarzynami. Pełne sadzonych ukradkiem krzaków tytoniu. Cała Francja sadzi tytoń, suszy kraje i łata niedobory małej racji kartkowych papierosów. Każdy z tych ogródków to Francja. Nie można zrozumieć Francji, jeżeli nie zrozumie się tych ogródków. Z murów rozległy widok na przymglone pola i lasy. W środku zamek. Należy on teraz do jakiegoś zbankrutowanego hrabiego włoskiego i został oddany jako kwatera dla kolonii wakacyjnej Jeunesse Française czy też jakiejś innej Petain Jugend. Wspaniałe i zapuszczone podwórze, na którym jakiś spocony Führer w otoczeniu chłopców budował namioty i budy na jutrzejszy kiermasz. Pełno papierów, szmat, sznurków, desek i płacht. Zamek sypie się i rozpada na kawałki. Cudowny renesans, odrestaurowany dyskretnie przez rokoko, wali się. Niezaczepieni przez nikogo i o nic nie pytani, weszliśmy do środka. Trudno wyobrazić sobie coś ładniejszego, a zarazem smutniejszego. We wspaniałych komnatach
pozostałe resztki mebli. Cudowne stare szafy renesansowe, rzeźbione skrzynie, krzesła i fotele. A wśród tego sienniki młodzieży, rozrzucona słoma, puszki od konserw, resztki świec rozlane na meblach, brud i Kraft durch Freude. Byliśmy zupełnie sami. Otworzyłem jedną z szaf i stanąłem jak wryty. Na półce stał skórzany neseser. Otworzyłem go. Poczerniałe srebro na kryształowych flakonach, ciężkie lustro, szczotki. Cacko z czasów późnego Louis Philippe. Stoi tu zapomniany, niemodny. Miałem wielką ochotę uratować go z tego miejsca zagłady. Gdzie indziej wpadłem na stosy gazet z lat 80., rzucone w kąt ręką dynamicznej młodzieży. Siadłem w fotelu i zacząłem czytać wielki artykuł przeciwko generałowi Boulanger. Francji groziła dyktatura. Tytuł Que vont consul. Pasjonujące. Ogłoszenia domów mody, scenami. Wspaniałe. Zatraciłem poczucie epoki. Korespondencja z Moskwy. Autor przytacza opinię Napoleona o Rosji wypowiedzianą na Świętej Helenie. Miałem zamiar iść do Indii. Anglicy bardzo bali się mojego przedsięwzięcia. Oto dlaczego usadowili się ostatnio w Aleksandrii. Ale zobaczą kiedyś, co im przytrafi się z Rosjanami. Ci nie mają długiej drogi do Indii, są już w Persji. Rosja jest potęgą, która idzie najpewniej i największymi krokami ku panowaniu powszechnemu. Oczywiście z Francją, jak sobie tego życzy korespondent. Autant cordial. Nie było w programie. Zabrałem kilka gazet i z emocją archeologa przetrząsałem dalej wszystkie kąty. W jakimś małym pokoiku na trzecim piętrze znalazłam całą skrzynię albumów nut. Wśród tego mnóstwo przepisywanych ręcznie przez jakąś comtesse de B. Kto to mógł być? Z albumem walców Strausa datowanym w roku 848 stałem i marzyłem. A w prześlicznych rusztowaniach dachu, będących jak koronka z belek, świstał wiatr. W niektórych pokojach zapadły się już sufity i tylko kopcone kominki wiszą jeden nad drugim, przylepione do ścian. Ogarnął mnie smutek i wściekłość. Gardzi się tym opuszczonym i niepotrzebnym zamkiem. W proch sypie się klejnocik tej architektury, która nie uważała domu za maszynę do mieszkania. Jest źle, gdy patrzy się tylko wstecz, ale i źle, gdy patrzy się tylko naprzód, a może w ogóle nie patrzy. Cały dorobek kultury mamy Europy wydany dziś zostaje na łup umysłowości ludów bez przeszłości lub europejskiego chamstwa. Stojąc w tym zamku poczułem grozę, może po raz pierwszy tak wyraźnie, grozę tego potopu. Od wschodu przeham i barbarzyńca. Od zachodu na czteromotorowych fortecach latających leci zwierzątko zdrowe i rumiane. A wewnątrz... Broniąc podobno kultury, europejski cham chce zniszczyć jej resztki. Rozczulający widok. Zacząłem się śmiać i słuchać echa tego śmiechu w pustych pokojach. Mój młody towarzysz przybiegał do mnie co chwila i wołał: Hej, venez donc y regardez. Jestem pewien, że to prawdziwy antyk. Ça vaut mon 100 000 francs. Francuski zmysł oszczędności i ukochana przeszłość poprzez kapitał, jaki ona reprezentuje, buntował się w nim do żywego. Wracaliśmy obydwaj podnieceni i oburzeni. Stał mi się od razu sympatyczniejszy. Umiał zupełnie nieźle wyznaczyć ceny tych gratów. To już dużo. Może z nim nie tak źle. Po obiedzie położyłem się i czytałem te stare gazety. Zdawało mi się, że czytając to kradnę. Rzeczywiście kradłem. Kradłem czas, jak wykradało się ze starego kredensu cukier z głowy lub konfitury.